pokazywałem już kilka razy nasze wiewiórki rudoogonowe. Mam tu parkę, to jest parka dorosła, mam ją już u siebie blisko 2 lata. W grudniu zaraz będzie, jak będę miał już 2 lata. Natomiast myślę, że one jeszcze coraz więcej miały. Dlatego, że jak je przywiozłem do siebie, tak jak wspomniałem, to był grudzień, to ona zaraz w styczniu mi urodziła. Czyli już musiała być dorosła po prostu, skoro urodziła, więc najmniej ma teraz 3 lata. Pokazuję je z tego względu, że zmieniłem im wolierkę. Miały taką wolierkę zewnętrzną wcześniej. Ją teraz muszę rozbierać, bo tam będę co innego stawiał. A tu mi się zwolniła wolierka po Hudsonach. Oczywiście budki, przyniosłem ich, stare budki, w których już się lęgły, które już miały, tak żeby miały swoje zapachy. Tak samo poprzynosiłem ich żerdzie, te wszystkie patyki, które miały, takie grubsze, nawet kafelek, w którym jadły, czy ten pieniek. Także po prostu czuły się jak u siebie, żeby to nie było tak wszystko drastycznie zmienione. A i tak widać, że gdzie wcześniej przychodziła do mnie, jak zaglądałem do jej do walierki, tak teraz schowała się, spójrzcie mi aż między siatkę a budkę. I praktycznie nie wychodzi. Samiec to, jak to samiec, schował się do budki oczywiście. Której z tych, nie wiem do której, nie będę zaglądał, nie będę go tam teraz wyganiał i straszył. A co jeszcze chciałem powiedzieć, bo mam teraz tą parkę, to już ta starsza parka, o której wspominałem. Natomiast tutaj obok, nie wiem czy uda mi się, bo uda się może pokazać, jest samiczka. Ona jest z tego roku, z pierwszych lęgów, czyli to jest takie lęgi, powiedzmy kwiecień, maj. Ona była przywieziona właśnie z Niemiec, to już pokazywałem wcześniej. I ona jest sama, nie mam do niej samca. No mam zamiar kupić oczywiście, jak uda mi się zdobyć, to nawet nie będę się zastanawiał, na pewno sobie dokupię. Natomiast teraz będę dopuszczał do niej tego samca, który siedzi tutaj właśnie klatkę obok, z tą samiczką, co pokazywałem. I tak będę musiał tego samca po prostu przeganiać, jeśli samiczka już będzie miała lęgi, już mi urodzi młode, to od... O, samczyk jest właśnie tutaj, tu się chowa nam. To właśnie od, już od 2 lęgów zabieram samca, po prostu przeganiam go, jeśli tylko widzę, że samiczka jest już, no tak powiedzmy, przed porodem. To się widzi, bo już ona nabiera mleka. Także to już widać, ona już z budki rzadziej wychodzi, praktycznie rano nie wychodzi wcale, siedzi w tej budce. Czyli ten okres taki już dla niej przed rodzeniem da się zauważyć i wówczas my tego samca zabieramy. I odkąd zaczęliśmy go zabierać, to udało nam się właśnie 2 lęgi ocalić. Także na pewno dalej tak samo będę robił. Nie wiem, co jest przyczyną. Pytałem jakiegoś tam hodowcy, mówi, że absolutnie nie odbiera samca, jeśli chodzi o rudoogonowe. Był zdziwiony wręcz, że zagryza, ale u mnie już 2 mioty po prostu mnie zagryzł, więc nawet nie będę próbował go zostawiać. I będziemy przepuszczać, jak powiedziałem, samczyka do tej oto pannicy młodej Niemki, bo przyjechała z Niemiec. Także na ten czas tego miesiąca, kiedy mi tamta samiczka urodzi, kiedy będzie miała taki okres, bo to trzeba miesiąc te młode jeszcze przy matce, nawet tak wyjdą z budki, znaczy on miesiąc są w budce jeszcze i karmią się mleczkiem, to potem miesiąc, jak wyjdą z budki, również muszą przebywać z matką, bo są wtedy dokarmiane, uczą się od tej matki właśnie przegryzać orzeszków i tak dalej, także nie powinno się odbierać młodych od razu, jak wyjdą z budki, tylko co najmniej ten miesiąc przetrzymać. Także ten samczyk te 2 miesiące będzie sobie w budce, w tej wolierce obok właśnie z drugą samiczką przebywał. Także nie będzie już samotny.